Widząc pana dzisiaj w tej postaci, muszę zacząć od pytania, czy rozmawiamy z księdzem Kaczkowskim, czy z Dawidem Ogrodnikiem, który gra księdza Kaczkowskiego? No, ciężko powiedzieć, no ksiądz Jan jest świętej pamięci, pozdrawiam się Janie bardzo serdecznie, no ale no, ja mam taki zawód, że no, muszę wejść jednak w tą skórę Jana, więc jak pani widzi, Dawida zostawiłem, jakby to można powiedzieć, dla sfery prywatnej, zostałem go za drzwiami, a tutaj wykonuję swoją robotę. Najlepiej jak potrafię. No bo jeżeli pani by miała przed sobą górnika i by pani przyjechała, on by był na szychcie i by wyjechał do pani na góry, no to nie przyjąłby jej pani w garniturze uśmiechnięty i tak dalej? Może uśmiechnięty, tak, ale przyjąłby panią najprawdopodobniej cały umorusany. Więc ja trochę jestem teraz takim górnikiem i po prostu jestem cały czas w robocie. I proszę też mnie zrozumieć, nie żebym tutaj pajacował albo starał się wywrzeć jakiekolwiek wrażenie, nie chcę psuć swojej roboty. No to nie jest tak, że ja siedzę w domu i rozmyślam, oj, niech ktoś zadzwoni, no bo chciałbym marzę zagrać księdza, no tak to nie działa. Każda historia, którą grałem wcześniej, no z jakichś powodów jest interesująca i pragnę ją zrobić z jakichś ludzkich czynników i tutaj było podobnie. Moja przygoda z Janem rozpoczęła się 3 lata temu, w międzyczasie były duże przerwy, jedna spowodowana tym cholernym COVID-em, no ale dzięki temu COVID-owi też ja mogłem się zatrzymać i też miałem czas, żeby przeczytać całą literaturę Jana, również materiały wideo, inne rzeczy, które do mnie spływały. I po prostu, no, jesteśmy dzisiaj dzięki szefowi tam z góry i możemy tą przepiękną, fantastyczną historię tego niesamowitego, przepraszam, bo coś mi tu siadło na nosie, opowiadać dzisiaj. I bardzo zależy, żeby ten kościół trochę jednak mimo wszystko jakby urealnić. I że to, co oglądamy w mediach, to jest oczywiście prawda, od której nie ma co uciekać, tylko trzeba ją wziąć na plecy, dźwignąć i stanąć w prawdzie. Ale żeby się księdzem, to jest też niesamowita przygoda. I że patrząc na księży i na powołanie, które mają, trzeba też spojrzeć na miłosierdzie, które niosą, na odpuszczenie grzechów, na samą liturgię. Trzeba spojrzeć na dobro, które robią, czyli to są hospicja, to są pomoce w uzależnieniach i inne inicjatywy społeczne, które chociażby, o, tak jak w przypadku Puckiego hospicjum i innych hospicjów, no to jednak jakby tam pojechać i pobyć chwilę, to jednak jest to kawał no, niesamowitej roboty. No i to robią też księża. Ja jestem pewna, że wiele osób, tak jak ja, zgodzi się, że nie ma absolutnie lepszego kandydata do roli księdza Kaczkowskiego niż pan, więc... To nie są zawody, bo jest dużo wspaniałych aktorów, które myślę, że tak samo rzetelnie i... Czy Witek Dębicki, którego tutaj spotkałem, czy przed chwilką, który jest z nami, czy wielu aktorów, którzy tutaj są, to są fachowcy. I tutaj nie ma się zmiłuj. Dlatego nasze kino stoi na tak wysokim poziomie, bo każdy, myślę, że w ten sam sposób podszedłby do historii, którą przedstawia, po prostu uczciwie i rzetelnie. Czy poza czytaniem książek księdza Kaczkowskiego było coś jeszcze, co zrobił pan, żeby przygotować się do wejścia w tą postać? No, proszę pani, no, przygotowania to jest cały szereg rzeczy, które trzeba zrobić. To są to spotkania z ludźmi, z aktorami, to są spotkania z rodziną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Cały czas o nich ciepło myślę i mam was w swoim sercu każdego dnia. No i to są rzeczy, o których się nie da zapomnieć. Może różnica w przygotowaniach była ta, że w żadnej roli nie miałem aż takiego wglądu w to świadectwo rodziny, które było dla mnie
i przejmujące, nie chcę tutaj się w żaden sposób rozkliwać, bo to nie o to chodzi, tylko że było po prostu dla mnie przejmujące i sam zacząłem myśleć o takiej odpowiedzialności, od której całe życie się odżegnywałem w swoich rolach, bo i nadal się od tego odżegnuję, ale ono gdzieś nie powiedziałbym, że mi ciąży, bo to absolutnie o ciężar chodzi, bo nie jesteśmy zapaśnikami, ale jest dla mnie ważne, szanuję to, jest to dla mnie istotne, żeby chciałbym, żeby ci żeby mama, żeby tata, żeby rodzeństwo miało takie poczucie, że to, co wszyscy tutaj robimy, każdego dnia, że robimy to dla osoby Jana, żeby świadectwo, które pozostawiał, dalej pomagało ludziom. Bo to, co robimy, cały czas działa. Działa na mnie jako Dawida Ogrodnika i działa te książki, które Jan napisał, które współtworzył, może inaczej bym powiedział, współtworzył, one cały czas mają ogromny wpływ na ludzi.